Ale nie było tam wolnego miejsca. Jak dzisiaj w nocy skończyłem pracę, zarabiamy również na naszym kanale. Jest tego około. Pracuję jako support. Taka ciężarówka wygląda, może nie wszyscy byli w środku. W tym campervanie mieszka para. Mamy już swój kontener. Ja nie przyjechałam tu jednak ani do uzdrowiska, do sanatorium. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zarabiamy pieniądze na nasze podróże. Ja witam Was z Southampton. Cześć, ja witam Was dzisiaj z Torki, nadmorskiego miasteczka położonego na południowym wybrzeżu Anglii w hrabstwie Devon. A oto i moje królestwo. Zazwyczaj spędzam tutaj swoje wolne dni i wolny czas. Mam do pracy 10 minut, jest to industrialka niedaleko Southampton. Można się tu wyspać cicho i spokojnie, aczkolwiek dzisiaj trwają jakieś prace tutaj nad żywopłotami i jest trochę głośno. Mam bardzo blisko do parku, ponieważ tam przechodzę przez tą bramę za tym samochodem. Już mogę sobie iść pobiegać, poćwiczyć, porozciągać się. Jest tam duża polanka, także ogólnie miejscóweczka jest spoko. Nie ma złodziei na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Jeżeli chodzi o mieszkanie w Vanie, to nie jestem na tej industrialce sam. Mam tutaj w okolicy już kilku sąsiadów. Także no, ogólnie czuję się tu bezpiecznie. To i moje drugie miejsce, gdzie czasami stoję. Również jest tu spokojnie i cicho, a w tym campervanie mieszka para starszych Anglików, którzy jeszcze pracują, ale mieszkają w campervanie. Mam kilka spraw do pozałatwiania w mieście. Muszę jechać do banku, zrobić zakupy, a my w tym czasie połączymy się z Moniką i zobaczymy, co ona ciekawego ma do powiedzenia na temat swojej pracy. Torki, ze względu na swoje położenie i panujący tu klimat, było znanym, popularnym uzdrowiskiem już w XIX wieku. Do tej pory jest mnóstwo hoteli, spa, kurortów, które przyciągają rzesze turystów. Przeważnie są to ludzie starsi, rodziny z dziećmi, ale nie brakuje też ludzi młodych. Jest tu Torki International School, czyli międzynarodowa szkoła językowa, do której przyjeżdżają studenci z Francji, z Hiszpanii. Także bardzo miłym akcentem jest fakt, że często słyszę język hiszpański na ulicach. Ja nie przyjechałam tu jednak ani do uzdrowiska, do sanatorium. Nie przyjechałam też uczyć się języka angielskiego. Zaraz Wam opowiem, po co tu jestem, dlaczego w tym miejscu i dlaczego bez Pawła. Jak się pewnie domyślacie, po temacie odcinka przyjechałam tu po prostu do pracy. No, historia naszego rozstania jest krótka, prosta, no i niestety bez happy endu. Mieliśmy mieć pracę w tym rejonie obydwoje, szukaliśmy jej już będąc w Polsce, przez internet, telefonicznie. No i w momencie, kiedy ja już dochodziłam do końca tego procesu rekrutacyjnego i pracę praktycznie już miałam, okazało się, że Pawła praca niestety nie wypaliła. No i musi szukać czegoś innego. No, tak też znalazł właśnie obecną pracę w Southampton, a ja zostałam tutaj. Chciałam Wam opowiedzieć trochę o mojej pracy, ale w Torki ciężko jest o prywatność. Kręci się tu masa ludzi, schowałam się w parku pod palmami. No i może znajdę tutaj chwilkę spokoju. Niestety nie mogę Wam pokazać mojej pracy, bo wiąże się to z prywatnością innych ludzi. Pracuję jako support worker, czyli taki pracownik wsparcia z osobami z syndromem autyzmu. Praca ta ma na celu pomaganie tym osobom w osiągnięciu samodzielności, zwiększeniu ich jakości życia i pełnemu uczestnictwie w społeczeństwie. Ja obecnie pracuję naprzemiennie z trzema młodymi osobami z autyzmem właśnie. No, są to osoby, które dopiero co weszły w to dorosłe życie, no ale niestety bez tego wsparcia nie byłyby sobie w stanie same w tym życiu poradzić. No, mój dzień pracy trwa od 12 do 16 godzin. Robię też takie zmiany nocne, śpiące. Także można powiedzieć, że połowicznie w pracy mieszkam. Oczywiście w wolne weekendy przyjeżdża Paweł i mieszkamy wtedy w Vanie i jest super. No a resztę czasu pomieszkuję sobie u siostry. No i tutaj chciałabym bardzo podziękować mojej siostrze. Dzięki. Super, że możemy trochę czasu spędzić też razem. Super, że ze mną w ogóle wytrzymujesz jeszcze. No i żeby nie ta rozłąka, no to wszystko byłoby super. Moja ostatnia praca to była praca w administracji, przy biurku, przy komputerze.
w logistyce, w ogromnej korporacji, gdzie liczyły się tylko cyferki, numerki, raporty, KPI, a tutaj najważniejszy jest człowiek. I choć praca bywa ciężka, stawia przede mną ogromne wyzwania, potrzeba tu dużo energii, dużo siły, tej fizycznej i psychicznej, ogromnych pokładów empatii, zrozumienia i cierpliwości, to daje ogromną satysfakcję. I kiedy wychodzę po tych 12 czy nawet 16 godzinach, to mam takie poczucie spełnienia, bo mam świadomość, że poprawiłam jakość czegoś życia, że sprawiłam, że na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech. No i to zmęczenie gdzieś odchodzi i człowiek czuje, że to, co robi, ma sens. A jeśli robimy coś sensownego, do tego jeszcze możemy zarobić pieniądze, no to czegoż chcieć więcej? Powrót do szarej rzeczywistości zawsze bywa ciężki, ale miesiąc już za nami, także zostały jeszcze dwa. Nie będę Was już dłużej zanudzać, będę już kończyć. Trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej nam ten czas minął. No i cóż, żegnam się z Wami, a Wy wracajcie jeszcze do Pawła. Tak wygląda praca Moniki. Ja jeszcze do swojej nie dotarłem. Załatwiłem wszystkie sprawy w banku i zrobiłem zakupy. Jest drogo. 33 funty zapłaciłem za parę rzeczy w sumie. Jakieś owoce, trochę warzyw, łosoś, awokado, hummus. I 33 funty zostały w sklepie. Także tak to wygląda nasze codzienne życie. Tak jak wszyscy mamy jakieś tam swoje problemy i rzeczy do załatwiania. No, ale co? 17 zaraz się zbliża i będziemy ruszali w trasę. To jestem na bazie, biorę ciężarówkę, podpinam naczepę i zabieram Was dzisiaj do portu, a później pojedziemy do West Turok. Witam Was w moim nowym królestwie. Zamieniłem vana na ciężarówkę. Jest to DAF z 2021 roku. No, jeździ tutaj nim jakiś kierowca w ciągu dnia. Ja jestem taki trochę z doskoku, że tak powiem. Robię tylko nocną zmianę. W sumie jedną trasę zawsze do West Turok i z powrotem do Southampton, ale dzisiaj mnie poproszono jeszcze, żeby przywieźć jeden kontener tutaj na plac, także zobaczycie, jak wygląda port Southampton. Jesteśmy już w porcie w Southampton, jest kolejka, także muszę troszeczkę poczekać. Na szczęście mamy dzisiaj pobór konteneru tylko. Nie mamy nic do zrzucenia tutaj. Jak widzieliście, mam pustą naczepę. No i po zakończeniu tej pracy już zaczynam swoją pracę, którą robię codziennie. To takie tutaj szantowanie tych kontenerów, to się nazywa między portem a depo, to jest tylko tak sporadycznie od czasu do czasu. Niektórzy kierowcy śmieją się z mojej torby. No ale cóż, no mam tu trochę rzeczy, na przykład ubrania przeciwdeszczowe. No to akurat muszę wozić ze sobą, no bo wcześniej pracowałem w systemie ze spaniem w kabinie, no to wszystko pobrałem z domu, a że mieszkam w vanie, no to nie mam miejsca, gdzie tego teraz po prostu zostawić i tak wożę w tej torbie. Tego nie lubię najbardziej w tej pracy, jak muszę stać i czekać w kolejce i nic się nie dzieje, stoję. I dalej nic się nie dzieje. Zazwyczaj jeżdżę na bosaka, ale jak widzicie, przez to, że jest tu taki bałagan, no to nie da się jechać na bosaka. Oczywiście tak z grubsza kabinę ogarnąłem, bo wycierałem tutaj chusteczkami jak zwykle, kierownice, klamki i inne takie rzeczy, które się najczęściej dotyka. No ale tutaj dywaników i chodniczków, no nie będę prał. Korzystając z okazji, że stoimy, to Wam pokażę tak szybko, jak taka ciężarówka wygląda. Może nie wszyscy byli w środku. Więc DAF ma to do siebie, że jest bardzo wysoki, akurat ten model. Na wyposażeniu jest tutaj mikrofalówka, w której można odgrzać obiad. Tego górnego łóżka zawsze używałem do składowania moich ubrań, garnków,
albo na przykład kuchenki do gotowania. No, jest tutaj również lodówka, bardzo dobrze działa, można sobie zrobić większe zakupy. No i generalnie tak to wygląda, no. Jest spoko. Ten model jest naprawdę bardzo wysoki. Ja teraz stoję i na wyciągnięciu ręki dopiero dotykam do sufitu, czyli jakiś tutaj jest 2,15 mi się wydaje. Jakoś tak, bo na 2,20 dotykam koniuszkami palców. Kolejka się rusza, także ruszamy pobrać kontener i wracamy na bazę. Mamy już swój kontener, także lecimy robić drugą pracę. Tak mniej więcej z grubsza wygląda początek mojego shiftu. Teraz jadę do West Turok, tam przepinam naczepy i wracam do Southampton. W międzyczasie, żeby to nie był taki czas stracony za kierownicą, lubię sobie posłuchać podcastów, na przykład Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, Brzmienie świata z lotu Drozda. Lubię również Za rubieżą Miłosza Szymańskiego. Słucham muzyki, mam konto na audiotece, puszczam sobie czasami jakieś książki. Po prostu nie chcę, żeby to był czas zmarnowany, bo za kierownicą spędza się dosyć dużo czasu, a tak można sobie posłuchać coś ciekawego. Nie wiem, czy wiecie, ale kierowcy również są jednymi z największych plociuchów, bo lubimy sobie między sobą porozmawiać o sytuacji na rynku pracy, poobgadywać różne firmy, co tam się dzieje na przykład. Tak, no, dużo czasu spędzamy ze sobą między kierowcami. Mam paru takich przyjaciół, z którymi siedzę często na telefonie i rozmawiamy na różne tematy. To też jest jakaś część naszej pracy. Tak to wygląda, moi mili. Ja sobie tu kontynuuję moją podróż, a z wami widzę się rano. Zobaczymy, gdzie wyląduję, czy moja miejscówka będzie wolna, bo wydaje mi się, że dosyć późno dzisiaj skończę. Troszeczkę opóźnienie było na porcie, no ale cóż, taka praca kierowcy, na to nie mamy wpływu. Także do jutrka, hejka! Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Dzięki temu, że skończyłem moją pracę dosyć późno, gdzieś koło 3 rano, pozwoliłem sobie przyjechać tutaj na to miejsce do lasu, gdzie jest niby zakaz zostawania na noc, no ale tak sobie pomyślałem, kto mnie będzie tutaj kontrolował o jakieś 3:30 rano. Zawsze mogę powiedzieć, że przyjechałem z rana na rower. Także zaraz wam pokażę tutaj tą miejscówkę i okolice. Zabieram się za śniadanie. Oczywiście rano był trening. Zachęcam was do trenowania rano, bo jest naprawdę potem bardzo fajny dzień. Dobra, zaraz wam wszystko pokażę. Chciałem powiedzieć, żebyście mi dali znać w komentarzach, jak wam się podobał wczorajszy dzień. Wydaje wam się, że moglibyście wykonywać taką pracę, czy raczej nie, czy raczej za nudna. Dajcie znać w komentarzach wasze przemyślenia. Oczywiście oprócz pracy, którą wykonujemy, zarabiamy również na naszym kanale. Jest tego około 200 funtów, 1000 zł. Czasami trochę mniej, wszystko zależy od tego, jak nasze filmy zostaną obejrzane. Chcieliśmy wam za to bardzo podziękować, że przyczyniacie się do naszego podróżowania. Jest to na pewno duża pomoc, jeżeli chodzi o tankowanie naszego ciapka. Również chcielibyśmy bardzo podziękować naszym patronom, którzy nas wspierają, a jeżeli by ktoś chciał dołączyć do tego grona, może to zrobić na naszym kanale. Jeżeli chodzi o reklamowanie produktów, no to do tej pory zareklamowaliśmy Jakery Powerbank z panelem słonecznym. Było to na takiej zasadzie, że w zamian za reklamę dostaliśmy ten produkt za darmo, jak również latarkę, którą reklamowałem niedawno podczas wędkowania z moim tatą. Filmik się tu pojawił gdzieś, jakby ktoś chciał obejrzeć. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze zarobki.
i będziemy robili to tak długo, jak się tylko da, ponieważ sprawia nam to niesamowitą frajdę. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście. Las, który nas otacza, nazywa się New Forest, znajduje się niedaleko Southampton. Przyjeżdżam tu często na rowery. Droga tutaj zajmuje mi około 10 minut. Można tu sobie naprawdę fajnie pośmigać. No a ja już nie będę Was więcej zanudzał. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jakie są Wasze przemyślenia. Dajcie łapkę w górę. Osoby, które nas nie subskrybują, zapraszamy do subskrypcji. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Życzymy Wam miłego wieczorku. Hejka!